Halo? Halo, czy pan mnie słyszy? Tak, kto mówi? Nazywam się Michał Kozłowski, PKO Bank Polski, informuję, że rozmowa jest nagrywana. Tak? No ja nie umiem się zalogować do tej strony, co pan mi mówi. A niech mi pan powie, do czego mi to będzie potrzebne, że ja się tam zaloguję? Dlatego, że przez tego robota, przez tę aplikację robot działu technicznego będę wprowadził roboty techniczne na koncie pana. Mówiłem panu wcześniej. A ja nie mogę pojechać sobie do swojej placówki banku i to załatwić? Pan może pojechać do swojej placówki banku, ale w placówki banku po prostu powiedzą, że jest logowanie i tyle. Aha. A żeby ubezpieczyć pana konto, to pan będę musiał podjechać do Lublinu. Tak? Do głównej placówki banku po ulicy Lipowa 4. Mhm. A proszę mi powiedzieć... Albo w trybie online w ciągu 15 minut możemy załatwić ten problem. Czyli jeżeli... Dlatego, że ktoś z osób trzecich uzyskał dostęp do danych logowania bankowości internetowej pana. No a skąd pan dostał taką informację, że tak się stało? Bo nie rozumiem, właśnie system dzwoni pan, czy ktoś... System bankowy zarejestrował wejście. Proszę? System bankowy zarejestrował bardzo podejrzane wejście w miejscowości Hamburg. W Hamburgu. Ktoś wszedł na moje konto, tak? Niby. Tak. Ale coś tam ukradł mi z tego konta? Dlatego, że widzę w systemie, że pan zawsze się loguje w miejscowości Geraltowice. Tak. A teraz było wejście właśnie w Hamburgu. A kiedy to było? Dzisiaj o godzinie 11:27. O 11:27. Rozumiem. Ale coś mi ukradł z tego konta, czy co? Nikt nic nie ukradł, po prostu po tym wejściu była próba zmiany limitu dziennych i wypełniane wnioski o pożyczce gotówkowej. Musimy to razem z panem sprawdzić i jak to zgłoszenie jest prawidłowe, to wtedy musimy razem z panem anulować tak? ten wniosek. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć jeszcze, to może ja bym to, wie pan, lepiej załatwił sobie w tej placówce tego banku, bo to jak tak niepewnie się czuję przez telefon, podając tam dane wszystkie... do logowania i wie pan, o co chodzi. Jeszcze jakaś aplikacja muszę... Panie Grzegorz, nie potrzebuję żadnych danych pana osobowych. No ale wystarczy, że będę podawał ten mój ID z banku, tak? I hasło, czy ten, muszę... ten ID, tak, to ten ID weryfikuje pana jak klienta naszego banku. Pan nie musi podawać ten ID żadnej osobie trzeciej, oprócz pracownika banku. Rozumiem. A... To tak my robimy, żeby w taki przykryty sposób mogli weryfikować pana tożsamość, że pan jest klientem naszego banku. Proszę mi powiedzieć, a to... I po prostu, żeby mogli... No bo ja wie pan, jak się teraz jest tyle wyłudzeń i się tak trochę obawiam, jak to podam, że tam po prostu coś będzie nie tak. Jeszcze bardziej niż tak, jak pan mówi, że tam jakieś logowanie w Hamburgu. Myślę, że powinienem podjechać po prostu do tego Lublina może najlepiej, wie pan, jak jeżeli to jest taka sytuacja tutaj podbramkowa. Może by mi pan podał jakiś adres, czy cokolwiek, gdzie się mam, nie wiem, gdzie się mam udać? Mówiłem panu, że w miejscowości Lublin po ulicy Lipowa 4. Lipowa 4. Na ulicy Lipowej 4 w Lublinie jest placówka banku PKO, tak? Tak, główna placówka banku PKO. Dobrze, i tam bym się musiał udać, żeby to po prostu tą sprawę załatwić, bo nie załatwię tego u nas tam, tak. W naszym banku, tutaj w głównej siedzibie banku. W głównym banku po prostu mówię, że panu powiedzą, że jest łamania na pańskie konto. Tak, no ale to nie załatwimy, nie załatwią tego samego, co załatwiamy teraz my przez telefon, czy ja tam załatwię w Lublinie. Tak, dlatego że oni nie mają dostępu do działań oszukańczych. Rozumiem, tylko Lublin ma te działania oszukańcze, tak? Tak. Rozumiem. No to wie pan co, to ja jednak zrezygnuję i ja się do tego Lublina lepiej udam, bo to tak jak panu mówię, przez internet takie załatwianie to jest niepewne. Dobrze, ale pan może sprawdzić numer, z którego dzwonię do pana, to jest numer naszej oficjalnej infolinii, żeby pan po prostu był pewny, że jestem pracownikiem banku, a nie jakimś oszustem. No, ja nie, wie pan, ja tak czy tak jakoś ten, jakby... Aspirant, czy u nas też takie sytuacje się zdarzają, czy do naszej mikołowskiej policji trafiają takie zgłoszenia? Pewnie jak najbardziej zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju oszustw przy wykorzystywaniu platform internetowych, sieci komórkowych jest naprawdę ogromna masa. Niemalże każdego dnia dostajemy informacje, czy to o oszustwie w sprzedaży na OLX, czy w jakiejkolwiek innej formie wyłudzenia danych, żeby zalogować się do kont. To jest ostatnimi czasy
flaga. Dlatego dzisiaj apelujemy, żeby być szczególnie uczulonym na tego rodzaju sytuacje, na różnego rodzaju telefony, czy też zapytania przez Facebook o podanie naszych danych, danych do kont, pinów, do kont naszego PESEL-a. To są dane wrażliwe i nie ma takiej możliwości, żeby je podawać, bo właśnie to jest pole do działania sprawców przestępstw. Także czy dzwonić na policję? Oczywiście dzwonić, informować, że taka sytuacja miała miejsce. Jak się zachować? Przede wszystkim nie podawać takich informacji. Nie wdawać się w rozmowy z tymi osobami. Od razu rozłączać te połączenia. Myślę, że to jest jedyna droga do sukcesu, aby nie dać się oszukać, aby nie dać się okraść, bo jak pokazuje statystyka, jak pokazują dane z prowadzonych przez nas postępowań, łupem oszustów, złodziei padają naprawdę tysiące złotych, osoby tracą swoje wypłaty, tracą swoje oszczędności. To, co było przeznaczone na wakacje, na remont, znika w jednej chwili. Oczywiście przyjmujemy te zgłoszenia, natomiast trzeba się liczyć z tym, no, że tych pieniędzy być może nigdy nie zobaczymy.